Witam was wszystkich, bekali widzowie, z tej strony Mr. Zupałkę i to was kolejnym odcinałkiem końca nie widać z gry FTL Faster Than Light. Wbijamy do nowej gry i tak myślę, iż zagramy tym stateczkiem, ponieważ są w miarę łatwe i przyjazne, przynajmniej tak mi się wydają. I nim zagramy. Tym bardziej, że długo nie grałem we FTL-a i za bardzo nie ogarniam życia, więc chcę zagrać w miarę prostym statkiem teraz, w tym momencie. Okej, więc wpisujemy wasze imiona. Oxide. Cholera jasna, później jest karcia. Nie podoba mi się to. Ani trochę. Później jest Treset. Oraz Aneta Klepkotleta. Okej. Na normalu gramy, Advanced Edition ma być włączone. Dobra, wbijamy. Oczywiście uruchamiamy wszystkie nasze bronie, wyłączamy Bad Boya, tutaj podpalamy nasze silniczki. Teraz kto gdzie stoi? Okej. Tak jak jesteście w tych swoich systemach, to mi się na razie podoba. Od razu dwa distresy na starcie. Cudownie. Co tu mamy, co tu się dzieje? 22 skrapy na wstępie. Przecudnie. Dobra, zostawiamy na razie te skrapy. Spróbujemy teraz doskoczyć do kolejnego distresa. Intervene to defend the outpost. Yes! Okej. Mini beam. Okej, mini beam mi się nie podoba, ale znając życie, jego bronie nie będą zsynchronizowane ze sobą, więc nas kolega raczej nie zaatakuje. Okej. Do widzenia. Yes! Akurat w tym momencie, kiedy ten mini beam już się chciał uruchomić, to go rozdupczyliśmy. Dobra, możemy teraz celować w obojętnie co. O ile nie spudłujemy, to jest... Okej, spudłowaliśmy raz, ale i tak go zabiliśmy. Okej, kolejne 7 skrapów, kolejne 18. Mamy dużo skrapów. Skraporinos. Możemy już drugi poziom tarczy włączyć. To znaczy odblokować. Włączyć jeszcze nie. Och, nie! Oxide? Dobra, to mi trochę psuje moje plany. Tak szybko się Oxide'a pozbyliśmy. Dobra, zapisz pozycję i skaczemy dalej. Który to był nasz skok? Trzeci? Trzeci skok i już musiałem stracić członka załogi. To nie był zdecydowanie fortunny przebieg wydarzeń, o nie. Oczywiście, że się nie poddamy, Slaver skamie! Dorwę cię. Dorwę. Okej, to jest defense drone. My i tak nie używamy żadnych... Czego nie używamy? Żadnych bomb, żadnych rakiet, więc ten defense drone mnie w ogóle nie interesuje, na mnie żadnego wrażenia nie robi i nasz kolega tutaj w tym stateczku nad nas nie może zranić. Laila? Hello, Laila. Oczywiście nie nazywasz się Laila, ponieważ nazywasz się... Kirito. Ach, z dużej litery to imię. No. Cudownie. Więc, Kirito, ty możesz iść tarczałki pilnować. Co ty na to? Okej. Dobra, skaczemy tutaj. On ma jakieś bronie w ogóle? Okej, pojawiły się bronie. Nie podoba mi się ta twoja rakieta, panie kolego, więc spróbujemy od razu bronię. Nie! Jeszcze nawet nie udało nam się wyłączyć tej rakiety. Okej, zrobiliśmy tam pożar. Cudownie. Mój Mantis teraz kiśnie i próbuje naprawić te bronie. Trochę to zajmie, Anecie. Ale naprawi. Prędzej czy później. Przynajmniej się troszkę wyćwiczy w naprawianiu.
I będzie wtedy bardziej samodzielna. Okej, okay, tarczałki wyłączone, bronie rozdupczone. Ten kolega teraz tylko i wyłącznie czeka na śmierć. Bye bye. Bye. Okej, 15 skrapów, kolejne 17. Prawie mamy na dokupienie dwóch energii, ponieważ potrzebujemy dokupić dwie energie, żebyśmy mogli co zrobić? Mogli... Fuck my life, gdzie wy jesteście? W tlenie! Dobra. Dwa mantysy. Okej, trzeba uruchomić mojego medbeja. Kirito, uciekaj. Czego mój medbay nie jest włączony, no? Dobra, pozbyliśmy się ich. Całe szczęście, włącz ten oksygen. Wyłącz jedną bronię, a nie, jedne silniki są włączone, więc jest dobrze. A teraz gdzie ty byłeś? W silnikach. Ty, idź tutaj. Och, no włącz mi tego medbaya. Dobra, Kirito się musi teraz podleczyć. Statek. Energia. I będą dwie tarczałki. Co mnie zdecydowanie cieszy. Dobra, powracajcie na swoje stanowiska. I wyskakujemy z tej burzy. Sklep. I tak nic tam nie kupię, dobra. Więc zamijamy ten sklep. Nie mam też nic do sprzedania. Okej, włącz to. Włącz dwie tarcze, wyłącz to, włącz silniki. Miesz tu jakiś skis! Okej, udało się. W co ja celuję? W drony? A, dobra, niech będzie w drony. Gule, Aneta to się powinna szybko wyspecjalizować w broniach, ponieważ mamy aż cztery różne bronie, które strzelają. No, już dosyć daleko. Mamy Javans. W broniach. Okej, tarczałki unicestwione, dron unicestwiony, teraz bronie i cały statek. Raczej w tej kolejności. Dokładnie w tej. 15 skrapów nowych. 25. Ach, za 25 ja też nic ciekawego nie zrobię. W sklepie. To znaczy mamy 28, ale to i tak nic ciekawego. Okej, okay, mini mantis, mają claw winning bay, mają mini laser. O! Ktoś tu nie może mnie zranić, ponieważ jakimś cudem uruchomiłem drugie tarczałki w pierwszym sektorze. Było szybkie dosyć. Jestem oczywiście zadowolony z tego, nie narzekam. Dobra, tarczałki rozdupczone, teraz bronie. Nie muszę nic przestawiać, ale tak, żeby urozmaicić życie. Albo jego nie życie. Nowe 16 skrapów. 44. 44 to już w miarę seksownie wygląda. Ale do sklepu się już nie cofniemy. Idziemy do exitu. A nóż Janusz w następnym sektorze będzie jakiś w miarę wczesny sklep. Nowy członek z drużyny. Będzie w miarę jakiś wczesny sklep i kupimy jakąś porządniejszą broń. Ty się tak nie nazywasz. Ty się nazywasz logarytm. Logarytm. Popraw. Dziękuję. Gdzie byście tu teraz? Idź do broni. Aneta, ty zostań w medbayu wtedy. Dobra. Następny sektor. Zoltan albo cywiliany. Cały ten rozkład tych... sektorów niezbyt ciekawy. Prawie same mamy wrogie sektory. Dobra, pójdziemy do Zoltanów. Dziękuję. Sklep? Nie, ale distress, okej. Okay. Distressy nam się podobają. Distressy cieszą me oko. Okej, okay. Ktoś tu mnie zranić nie może. Cudownie, cudownie. Tak jak to Mr. Zupełkę lubi. Gdy mnie wróg nie może zranić, to wtedy się czuję najfajniej. Czuję się najlepiej. Okej, okay, tarczałki rozwalone, teraz czas na bronię. Bo czemu nie?
Tak po prostu, no bo po prostu, bo czemu nie? Nie, dwa pudła, dobra, to silniki ci rozwalimy, żebyśmy już nie pudłowali. Ale i tak tylko trzy życie ci zostały, kolego, więc... Bye bye. 75 skrapów, dajcie mi sklep. Nie każcie mi się prosić o ten sklep. Teleporter mamy. To znaczy kolega ma tutaj teleporter. No gdzie? Mnie mojego Zoltana. No co ty? Dobra. Okej, zdążyliśmy go zabić, zanim miał szansę uciec z powrotem na swój statek. Nie ma on ani medbaya, ani cloning baya, więc i tak by mu to dużo nie pomogło. Cokolwiek by zrobił, dużo by mu to nie pomogło, bo i tak go rozwalę. Boże, dlaczego ja w ogóle tutaj prowadzę jakieś dyskusje? I tak go rozwalę. Nie, nigdzie nie uciekasz, uspokój się. Zapomnij o tym. Do widzenia. Patrzcie na te sklapy. Na te skrapy i patrzcie na to, jak ja sklepów tutaj żadnych nie widzę. Toż to w ogóle do serduszka aż mi z tego boli powodu. Okej, okay, kolejny med... stój tu. Kolejny... chciałem powiedzieć medbane. Kolejny... teleporter. Okej, okay, pan Slug nam trochę zadaje tych obrażeń. Idź mu pomóż. Kirito. Anetka, idź się podleczyć. Dobra, Kirito, wracaj do siebie. Okej. Okay. 10 skrapów tylko... Nie, do widzenia. Żegnam. Umierasz, mógłbyś wymyślić jakąś lepszą ofertę. Nadal żadnego sklepu, no... Ja pindzielę! Dobra, pójdziemy jeszcze tutaj, żeby zdobyć jakieś dodatkowe jeszcze skrapy. Okej, okay, dzień dobry, panie dronie. Ale raczej i tak mnie nie możecie zranić. Też czasami te drony w miarę szybko dwa razy potrafią strzelić. Więc wtedy w teorii mógłby mnie zdenerwować. Ale... chyba się na to nie zapowiadam. Żegnam. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. Okej. Okay. Sklepidło. Co mamy tutaj w sklepidle? Drone control, crew teleporter. Yes. Okej, okay. Bronie są strasznie nieciekawe. Yes. Zaczynamy teraz zabawę. Czyli tak jak lubię się bawić z teleporterem. Dobra, możemy jeszcze poskakać sobie, zanim pójdziemy do exitu. Dzień dobry. Okej, okay, nie mogę go zaatakować. O, dostaliśmy mapę sektora. Sektora, sektoru. Who cares? Dzień o, flag. Okej, okay, nie jestem happy z tym flakiem. Jeszcze Iona macie, nie jestem happy. Ale widzę, że nie macie żadnego medbaya, więc będę mógł się tam przyteleportować i narobić ci problemów. Hej, leci, leci, leci flak. Tlen. Dobra, idź to naprawić. Okej, okay, okej. Okay. Awansowaliśmy już w broniach. Okej, okay, żadna załoga nie idzie mnie powstrzymywać przed niszczeniem im broni. Okej, okay, i muszę moje... Okej, okay, zrobiło się trochę scary, ponieważ zostało mu tylko jedno życie i bałem się, że stracę moich mantisów. Na szczęście...
Na szczęście szybko zabiliśmy tą załogę, która tam została. Dobra, pójdźcie się podleczyć wszyscy trochę. Dobra. Na stanowiska z powrotem. Zapisać wasze stanowisko w ogóle. 59 skrapów. Zdążę jeszcze pójść do jednego beacona, zanim będę musiał wyjść z sektoru. Dzień dobry. Nie widzę Medbaya. Co mnie zdecydowanie cieszy. Co macie w załodze? Macie roków w załodze. To może trochę potrwać niestety. Dobra, ale... Medbay mi zniszczyliście! Wy dziady jedne! Dobra, chciałem wyłączyć im bronię, żeby tą bombę im zlikwidować. I się udało. Także to cholerstwo ma trzy pociski, ale na szczęście... Na szczęście... Spudłował raz. Dobra, bronie są całkowicie rozwalone, spróbujmy... On tutaj naprawia, to idźmy go podenerwować. Chyba tylko on tutaj został. Dobra, Medbay naprawiony, idź napraw tutaj to. Cudownie, Boże, jak kocham teleportery. Dobra, trzeba was wyleczyć. Zaraz cofniemy się do Wexitu. Wygląda na to, że tam nie ma raczej walki, ale zawsze może być jakiś event, który może sprowokować walkę. Dobra, wracać na stanowiska. I skaczemy do exitu. Pięć damage za 10. Ile my mamy tych obrażeń? 4. Nie potrzebujemy jeszcze. Dobra. NG albo piraci. Idziemy do NG. Idę w miarę spokojną ścieżką jak na razie. Okej, widzę distress, widzę sklep. To, co lubię zobaczyć od razu po wejściu do sektoru. Cudownie, nikt nie umarł na szczęście. Poradziliśmy sobie z Giant Spiderami. Nie, nie będę ci nic płacił, zapomnij. Ach, macie klonera i macie od cholery broni, okej, tutaj raczej się nie będę teleportowywał. Tutaj priorytetem... Co się stało z tą tarczą? To my ich pozabijamy trochę. Ale priorytetem zdecydowanie jest wyłączenie ich broni. Okej, tam tylko jeden NG został? Nie wiem, czy ten NG jeszcze żyje. Dobra, wyłączamy bronię. Kurde, zregenerował się. Jestem ciekaw, czy mają mocny ten cloning bay. Być może uda nam się zniszczyć ten cloning bay, zanim się znowu zregenerują. Cudownie, dobra, udało się. Myślałem, że ta walka będzie o wiele gorsza. Ale nie było tak źle. Dobra, idźcie się podleczyć. Dobra. Będziemy się teraz wybierali do sklepu. Aż znowu nagromadziliśmy trochę skrapów. Nie chcę nikogo zatrudniać. Nie byłoby to takie głupie, ale zazwyczaj przez całą grę dostaje się pełno różnych członków załogi, więc... Okej, wiedziałem, że się do mnie teleportujecie i macie straszną, ale to naprawdę straszną rakietę, która zadaje co najmniej chyba 3 obrażenia. O, udało nam się ją wyłączyć. Dobra, zabiliśmy tego kolegę, więc się teraz tam teleportniemy. Okej, jeden NG. Nie tak źle, dobra, wyłączymy bronię. 2 NG, nadal nie tak źle. Chyba, że tam jeszcze jakiś się kryje. Jeżeli jeszcze jakiś się kryje, no to może stanowić problem, ale... Okej, żaden się nie krył. Z powrotem, moja dzielna drużyno. Sklep. Okej, co my tu mamy? Mind control. Cloning bay!
Tak. To jest dobre. Wszystko tu jest dobre. Ale powinienem myśleć na ulepszaniu mojego statku zamiast kupowaniu nowych rzeczy. Gdyby była jakaś fajna broń, to bym myślał o broni, ale ten sklep nie ma żadnej broni. Więc trzecie tarczałki będziemy uruchamiać. Okej. Dobra, to towarzystwo skakuje. Nie, oni mają medbeja. Okej, sami się do mnie teleportnęli. Czy nie powinniśmy mieć problemu ze zniszczeniem ich? Kurde, mają w ogóle ulepszonego medbeja. Trochę skis, trochę dupa. Włączę cloning na razie. A, zajanizowali mi jej silniki. Dobra, medbay jest rozwalony, więc się będziemy teleportować do broni. Wyłączę moje bronie i zobaczymy, z czym mamy tam do czynienia. Okej, zdobyliśmy Notcha. Aneta umarła, ale na szczęście mamy ten cloning bay, więc to nie stanowi problemu. To z powrotem. Notch będzie pilnował tarczałek. Okej. Wszystko poszło w miarę zgrabnie. Oczywiście mogło pójść o wiele lepiej. Dobra, pójdziemy tą drogą. Ale nie było źle. Pewnie. Dużo paliwa nigdy nie jest problemem. A paliwo bardzo szybko można stracić. Okej, nie widzę medbeja, więc możecie... Okej, dobra, oni się najpierw do mnie teleportują. Standard. Więc spróbujemy im bronię zaatakować. Żeby tego flaka się pozbyć. Okej, pozbyliśmy się flaka. Teleporter, czemu nie, żeby ten kolega się nie mógł cofnąć. Okej, nie mógł się cofnąć. Szkoda tylko, że Kirito ma teraz mało życia. Nie przyjmuję twojej oferty. Wbijamy na imprezę. Okej, jeden ludziu tylko? Ooo, no muś się umarło. Dobra, z powrotem. Szyb, 40. Dobra, jedną energię mogę dokupić. Kurde, no, nie. Hej, widzę, że medbeja nie macie, więc od razu... Boarding drone do mnie leci. Dobra. Okej, w takie kiepskie miejsce poleciał ten boarding drone, że w ogóle na mnie to wrażenia nie robi. Ale postaramy się im unieruchomić te drony. Okej, Kirito nie żyje. Aneta jeszcze walczy. Cholerny dron. Okej, obydwoje nie żyją. Dobra, celujmy w pilotaż. Kurde, obrywamy. Raz. Czekamy na kolejnego. Okej, pilotaż nie działa. A, dobra, spróbujmy tarczałki. Kurde, tak szybko naprawili ten pilotaż. Dobra, idź tutaj. Teleportujcie się. Okej. A!
Okej, okay, zabiliśmy ich. Dobra, z powrotem, bo ten boarding drone pewnie tu... Gdzie on jest? No, pewnie, na do widzenia się oberwaliśmy. A gdzie jest ten boarding drone? Czy on wybuchł? Możliwe, że on wybuchł, na do widzenia. Dobra, idź się naprawić tutaj. Tutaj na pewno jakaś dziura siedzi. Oczywiście, że to jest dziura. Wow, 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 Treset. Nie, 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 nie. Nie chcę, żebyś umarł. Logarytmie, ty też nie? Dlaczego tlen nie jest włączony? Do tego bym chciał się dowiedzieć. Dobra, trzeba was zabić, ponieważ nie macie życia. A, chcę mieć was przygotowanych do następnej walki. Dobra, niech się wskrzeszają teraz. Będziemy skakać? Tutaj będziemy skakać. Dobra, to niech się wskrzeszą, poczekamy. Wy też macie mało życia, ale wy się będziecie regenerować co każdy skok, więc... To aż takiego dużego problemu nie stanowi. Dobra. I'm ready. Do egzyta skoczę. Okej. Naprawdę potrzebujemy nowych broni. To jest jakiś priorytet w tym momencie, żeby nowe bronie znaleźć. Ponieważ cztery pociski robi się za mało, gdy wrogowie już mają po dwie tarcze. A niedługo będą mieli po trzy tarcze. Kurde, zdążyli naprawić, szybko naprawiają. Dobra, idźmy ich powkurzać. Jak ich powkurzamy, to nie będą mogli naprawiać tarczy. Okej, okay, teraz poszli naprawiać tarczę. Bronie, czemu nie? Nie, nie przyjmujemy kapitulacji. Nie! Nie! Okej, okay, ja mam cloning bait. Będzie wszystko dobrze, nie? Będzie dobrze. O Chrystusie, myślałem, że zawał dostanę. O, jak dobrze, że jest dobrze. Dobra, idźcie naprawić ten tlen. Nie zauważyłem, że ja już ich zabiję. Okej, okay, Mr. Zupałkę. Obudź się, bo takich głupich błędów popełniać nie możesz. Dobra, ale trzy tarczałki przynajmniej mamy. Dobra, kolejny sektor. Rebelsi niestety.